Witajcie, moi drodzy. Niektórzy powiadają, że diabeł tkwi w szczegółach. Zdaniem świętego Franciszka, diabeł tkwić może nawet w poduszce. Tak, święty Franciszek uważa, że diabeł chętnie idzie za zbytkiem. Rad towarzyszy wspaniałym łożom. Zwłaszcza tam, gdzie żadna konieczność do tego nie zmusza, a stan zakazuje. Dlatego właśnie Franciszek tak bardzo umiłował ubóstwo. Pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy, jak to w czwartki bywa, spotkanie ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Czytamy drugą biografię spisaną przez Tomasza Celano. Jesteśmy w tym miejscu, w którym Tomasz Celano w sposób szczególny koncentruje się na ubogim życiu Franciszka i jego towarzyszy, jego braci. O tym mówiliśmy już tydzień temu. Sprawa dotyczyła przede wszystkim własności, budynków, majątku. Franciszek nie chciał mieć nic na własność do tego stopnia, że kiedy dowiedział się, że bracia wznoszą jakiś budynek, to nawet zaczął go własnoręcznie rozbierać, dopóki nie dowiedział się, że ten budynek nie jest własnością braci, tylko jest własnością miasta. Było kilka innych też takich sytuacji, gdzie Franciszek nie chciał przyjąć jakiegoś budynku albo nie chciał w nim zamieszkać, dopóki nie dowiedział się, że to nie bracia są właścicielami, ale właścicielem jest na przykład biskup albo jakiś bogaty człowiek, który podarował braciom ten dom, ale on nadal pozostaje właścicielem. Dzisiaj kolejne rozważania dotyczące ubogiego życia. Kilka rozdziałów, między innymi o tym, jak to Franciszek przeprowadził, można byłoby dzisiaj powiedzieć, prowokację, gdy chodzi o to, jak bracia traktują ubogich. Potem będzie też mowa o tym, no, co Franciszek myślał o posiadaniu książek. Taka pochwała też braci za ich ubogie życie. No i właśnie wspomniana poduszka. O tym na koniec. Czy rzeczywiście diabeł może tkwić w poduszce? Serdecznie zapraszam. W dzień Paschy bracia w pustelni Greccio przygotowali stół wystawniej niż zazwyczaj, zaścielając go obrusami i zastawiając szklanymi naczyniami. Ojciec zszedł z celi, poszedł do stołu, zobaczył, że jest wysoko ustawiony i zbytkownie ubrany. Stół uśmiechał się doń, ale on do niego nie uśmiechał się wcale. Pokryjomu i ostrożnie wycofał się, włożył na głowę kapelusz jakiegoś biedaka obecnego tam wtedy, w rękę wziął kostur i wyszedł na zewnątrz. Zaczekał na polu, aż bracia zaczną posiłek, jako że zwykle nie czekali na niego, jeśli nie przyszedł na dany znak. Gdy zaczęli jeść, wówczas on, prawdziwy ubogi, zawołał u drzwi, mówiąc: dla miłości Pana Boga dajcie jałmużnę biednemu i choremu pielgrzymowi. Bracia odpowiedzieli: wejdź, człowiecze, ze względu na miłość tego, którego wzywałeś. Wszedł więc energicznie i pokazał się jedzącym. Jak myślisz, jakież zdumienie wywołał ów pielgrzym u tych obywateli? Proszącemu dano talerz, a on, usiadłszy sam osobno, miskę postawił na popiele. Rzekł: oto teraz siedzę jak brat mniejszy. A do braci: na was bardziej niż na innych zakonników winien wpływać przykład ubóstwa Syna Bożego. Zobaczyłem stół przygotowany i ozdobiony, ale nie widziałem obecnych żadnych ubogich, co żebrzą od drzwi do drzwi. Następstwo tych zdarzeń dowodzi, że był on wtedy podobny do owego pielgrzyma, który w tym dniu Wielkanocy jakoby sam był w Jerozolimie. Sprawił też,
że gdy przemawiał, serca w uczniach gorzało. Uczył też, że w książkach trzeba szukać świadectwa pańskiego, a nie wartości zbudowania i piękna. Chciał, żeby ich posiadać niewiele, ale za to takich, które by zaspokajały konieczną potrzebę braci. Stąd to, gdy pewien minister prosił go o pozwolenie na zatrzymanie książek okazałych i bardzo drogich, usłyszał od niego: „Dla twoich książek nie chcę stracić księgi Ewangelii, którą ślubowałem. A ty rób, co chcesz. Moje pozwolenie nie stanie ci się sidłem”. Wielce ubogie były ich posłania i łóżka. Jeśli ktoś na słomie miał choćby połowę prześcieradła, już uważał to za łoże. Zdarzyło się, że w czasie odbywania kapituły u świętej Marii z Porciunkuli przybył tam, by odwiedzić braci, pan na Ostii, razem z rzeszą rycerzy i duchownych. Widząc, jak bracia leżą na ziemi i patrząc na ich posłania, co wyglądem przypominały legowiska dla zwierząt, gorzko zapłakał i rzekł do wszystkich: „Oto tutaj śpią bracia”. I dodał: „A co będzie z nami nędznymi, co korzystamy ze zbytku?” Wszyscy obecni wzruszyli się aż do łez i odeszli wielce zbudowani. Był to ów pan Ostii, co jak najszczerzej otworzył wrota kościoła i zawsze przeciwstawiał się wrogom, aż oddał niebu swoją świętą duszę jako ofiarną hostię. O dobre serce, o głęboka miłości! Postawiony na szczycie, ubolewał, że nie ma wysokich zasług, a przecież tak naprawdę bardziej górował cnotą aniżeli tronem. Ponieważ wspomnieliśmy o łóżkach, dlatego może z pożytkiem będzie przytoczyć inne związane z tym tematem zdarzenie. Święty, od czasu kiedy zwrócił się do Chrystusa i zapomniał o tym, co należy do świata, nie chciał spać na materacu ani kłaść pod głowę poduszki z pierza. Od tego surowego rygoru nie odstępował nawet w chorobie ani w gościnie u obcych. W pustelni Greccio zdarzyło się, że kiedy doznał pogorszenia choroby oczu, zmuszono go do używania małej poduszki. Po pierwszej nocy, bardzo wcześnie rano, święty woła socjusza i mówi doń: „Bracie, tej nocy nie mogłem spać, ani ustać na modlitwie. Głowa mi drży, kolana się uginają, całe ciało leci, jakbym najadł się chleba z żywicy. Wierzę, że diabeł siedzi w tej poduszce, którą mam pod głową. Zabierz ją, bo nie chcę dłużej mieć pod głową diabła”. Brat współczuł narzekaniu ojca i rzuconą sobie poduszkę wziął, żeby ją wynieść. Gdy wyszedł, zaraz stracił mowę i tak go trzęsło i skręcało, że nie zdołał ani kroku iść dalej, ani posłużyć się rękami. Po krótkiej chwili święty, poznawszy to, zawołał go, a on otrząsnął się, wrócił i opowiedział, czego doznał. Święty mu rzekł: „Wieczorem, gdy odmawiałem kompletę, wyraźnie poznałem, że diabeł wszedł do celi”. I znowu: „Nasz nieprzyjaciel jest bardzo przebiegły i bystry. Kiedy nie może szkodzić duszy od wewnątrz, wtedy przynajmniej ciało daje materię do narzekania. Niech to usłyszą ci, co ze wszystkich stron okładają się poduszkami, żeby gdy upadną, spadli na miękkie puchy. Diabeł chętnie idzie za zbytkiem, rad towarzyszy wspaniałym łożom, zwłaszcza tam, gdzie żadna konieczność do tego nie zmusza, a stan zakazuje. Natomiast stary wąż unika człowieka ogołoconego. Bądź dlatego, że gardzi wspólnotą z biedakiem, bądź dlatego, że boi się wzniosłości ubóstwa. Jeżeli brat uważa na to, że w pierzach tkwi diabeł, zadowoli się słomianką pod głowę”. Bardzo ucieszyło się moje serce, kiedy przeczytałem
ten opis mówiący o tym, że Franciszek odmawiał kompletę. My też odmawiamy co wieczór kompletę. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam od razu po słowie na dobranoc, ta modlitwa na zakończenie dnia. Oczywiście święty Franciszek miał jakieś takie wewnętrzne rozeznanie, no też rozeznanie działania złego ducha. Zresztą tutaj Celano pisze, że no Franciszek wieczorem, kiedy odmawiał kompletę, wyraźnie poznał, że diabeł wszedł do celi. I tam w tym tekście Celano przekazuje nam bardzo ciekawe sugestie co do działania złego ducha. Nasz nieprzyjaciel jest bardzo przebiegły i bystry. Kiedy nie może szkodzić duszy od wewnątrz, wtedy przynajmniej ciału daje materię do narzekania. Zobaczcie, na wszelkie możliwe sposoby ten zły duch nas atakuje. Jeżeli jesteśmy wewnętrznie mocni, wewnętrznie silni, wewnętrznie zjednoczeni z Bogiem, to będzie atakował nasze ciało. I zobaczcie, że wielu świętych właśnie takiego dręczenia cielesnego ze strony złego ducha doświadczało. To możemy tu wspomnieć ojca Pio, oczywiście świętego Franciszka naszego. Zły duch kusił Jezusa również do takich zewnętrznych zachowań, oddaj mi pokłoń, zamień kamień w chleb, bo jesteś głodny, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ten zły duch działa również na nasze takie bardzo ludzkie, bardzo naturalne potrzeby. I może się zdarzyć, że tak bardzo jesteśmy skupieni na tych naszych potrzebach, tak bardzo jesteśmy skupieni na wygodzie, na wygodnym życiu, że przez tę wygodę zły duch otrzymuje dostęp do naszej duszy. Ciekawe, ciekawe tutaj spostrzeżenie z życia świętego Franciszka. Jeszcze coś, na co zwraca uwagę Tomasz z Celano, właściwie kończy te rozdziały właśnie taką uwagą, a mianowicie, że stary wąż, to oczywiście jest aluzja do starodawnego węża, tego, o którym mowa w Apokalipsie. Stary wąż unika człowieka ogołoconego. Stary wąż unika, diabeł unika człowieka ubogiego. Na temat ogołocenia już mówiliśmy, czytając książkę Rozważania o wierze księdza Dajczera. Warto może do tych rozdziałów poświęconych tej książce wrócić. One były w poniedziałek, możecie do playlisty wrócić. Natomiast Tomasz tutaj podkreśla, stary wąż unika człowieka ogołoconego, ubogiego z dwóch powodów. Albo dlatego, że diabeł gardzi wspólnotą z biedakiem, też bardzo ciekawa myśl, że diabeł chętniej wybiera wspólnotę z bogatymi, z tymi, którzy się uważają za kogoś ważnego. A więc gardzi diabeł wspólnotą z biedakiem, albo dlatego, że boi się wzniosłości ubóstwa. Dlatego też ten starodawny wąż, ten diabeł unika człowieka ogołoconego. Boi się wzniosłości ubóstwa. Dlatego święty Franciszek właśnie wybrał jako tę, którą poślubił, Panią Biedę. Wybrał święte ubóstwo, naśladując w tym ubóstwie Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszą Matkę. Niech to będzie też dla nas zachęta do życia ubogiego zgodnie ze swoim stanem, żeby nie żyć w przepychu. Niech to usłyszą ci, co ze wszystkich stron okładają się poduszkami, żeby gdy upadną, spadli na miękkie puchy. Unikajmy zbytku. Unikajmy zbytku. Diabeł chętnie idzie za zbytkiem. Rad towarzyszy wspaniałym łożom, zwłaszcza tam, gdzie żadna konieczność do tego nie zmusza, a stan zakazuje. Unikajmy zbytków. To jest taka zachęta. Oczywiście ja zachęcam do wszystkich, żeby żyli dobrze. To nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, wrócić się do czasów średniowiecznych albo jeszcze wcześniej. Żyjmy dobrze. Tego wszystkim życzę, ale roztropnie. Roztropnie, bez zbytków, bez zbytków. Dobrze, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Tak jak wspomniałem, od razu po słowie na dobranoc zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, czyli na kompletę, którą, zobaczcie,
ponad 800 lat temu odmawiał również święty Franciszek. Zobaczcie, włączamy się w ten nurt modlitwy Kościoła wielowiekowy. Z Panem Bogiem, pokój i dobro.